Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam szybkie akcje w Photoshopie. Waldek, kanał Photomix. Zapraszam na cotygodniowy tutorial dotyczący edycji zdjęć. Jak powiedziałem wcześniej, będą to szybkie akcje, czyli jeżeli ktoś jest mniej obeznany w Photoshopie lub po prostu się śpieszy lub nawet nie chce się uczyć zrobienia czegoś, po kolei, co trwa bardzo długo. Photoshop właśnie wyszedł naprzeciw takim osobom i stworzył coś takiego jak szybka akcja, którą można wykorzystać, tworząc jednym klikiem, praktycznie cały efekt. Później dla chcących to edytować można to oczywiście sobie zmienić, bo sam Photoshop tworzy to jako obiekt inteligentny, czyli de facto mamy wgląd w całą w cały system, który stworzy nam dany efekt. Zatem jeżeli śpieszy ci się lub nie chcesz się po prostu uczyć, a chcesz mieć fajne efekty, to ten tutorial jest dla ciebie. Zapraszam i pokażę jak to zrobić, jak to wykonać, żeby jednym klikiem praktycznie otrzymać efekt końcowy bez edycji, bez kombinowania i bez wnikania w cały ten etap edycyjny zdjęcia. Jeśli podobają Ci się moje filmy wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Jak wcześniej powiedziałem Adobe trochę schowało te swoje automatyczne akcje jednak nie na tyle aby trwało to dłużej niż stworzenie tego poprzez wejście w opcje. Także wchodzimy do menu Help, czyli pomoc, i mamy Photoshop Help, czyli pomoc do programu Photoshop. Wciskamy tą opcję i pokazuje nam się okno Discover, czyli Odkryj. I tutaj mamy coś takiego jak Quick Action, czyli szybkie operacje. To się chyba bodajże nazywa w naszym. W, w polskim Photoshopie. Klikamy tu i dostaliśmy, jak widać, okno z akcjami, które możemy w bardzo szybki sposób wykorzystać. Jest tutaj ich trochę, jak widzicie. Możemy także wybrać kategorie. Jeżeli klikniemy na all categories, czyli wszystkie kategorie, mamy zaznaczone wszystkie akcje. Następną opcją jest. Stosowanie efektów, następnie edycja tła, następnie edycja portretu, tworzenie zaznaczeń, retuszowanie i stylizacja. I co byśmy nie wybrali, na przykład background, czyli tło, mamy wszystkie akcje dotyczące tła, czyli zmiana, selekcja tła, wyciągnięcie, także zmiana koloru. Tutaj mamy Edit Portals, i tutaj możemy mieć wszystkie akcje które dotyczą portretu. Przejdę jeszcze do wszystkich akcji i zobaczcie jakie w tej chwili mamy. Pierwsze mamy usuń tło następnie jest rozmyj tło zaznacz temat wygładź skórę dopasuj oświetlenie zaznaczanie tła czarno białe tło koloruj stare zdjęcie zaznaczanie nieba dodaj efekt bichromii czyli Chodzi tu o takie dwutonowe zdjęcia. Następnie mamy dodanie flary obiektywu. Następnie jest efektowy filtr do autoportretów. Później dodajemy winietę. Tutaj jest filtr usuwania artefaktów z plików JPG, zmiana obrazu na czarno-biały. Filtr wirującego nieba w nocy. To dokładne jest tłumaczenie w naszym Photoshopie. Następnie jest filtr wydruku drzeworytowego, filtr, filtr zmiękczenia, później jest filtr węgla drzewnego, czyli efekt węg malowania węglem drzewnym, i na końcu jest filtr witraż. Także możemy sobie tutaj wybierać dowoli. I dajmy na to, będziemy tutaj chcieli wyselekcjonować niebo. I tak samo jak wcześniej, byśmy musieli. Wchodzić w menu i to tworzyć, to tutaj klikamy. Po, krótkiej, po krótkim obliczaniu dostaliśmy zaznaczenie właśnie samego nieba. Jeszcze o czym nie wspomniałem wcześniej, jeżeli będziecie używać tych filtrów, to twórzcie kopię swojej, swojego backgroundu, czyli w tym wypadku Ctrl J, Command J lub przeniesienie jej tutaj na plusik stworzy Wam kopię. Backgroundu. Zrobimy właśnie taką kopię i proszę bardzo, mamy ją w swoich udziałach. I teraz przejdziemy do menu Help, Photoshop Help i jeszcze raz Quick Action. I możemy tutaj dowolnie sobie edytować nasz obraz. Na przykład weźmiemy rozjaśnianie tła. Jak widzicie, rozjaśniło to nawet bardzo ciekawie wcześniej i później, a o co w tym wszystkim chodzi? Tutaj widzicie akurat Photoshop zapożyczył do tego zaprząg, właściwie do tego wtyczkę Camera Raw i jeżeli, jeżeli, jeżeli klikniemy tutaj dwukrotnie to zostaniemy przeniesieni właśnie do wtyczki Camera Raw. I tutaj widzicie jakie zmiany zostały wprowadzone i ewentualnie możemy coś zmienić poprawić, zmniejszyć, zwiększyć w zależności od potrzeb. Mamy de facto zdjęcie z naszym efektem gotowe. Jeżeli chodzi o efekty portretowe to oczywiście robimy kopię czyli Ctrl J, Command J lub przenosimy tutaj na dół przechodzę do menu Help Photoshop Help czyli pomoc do programu Photoshop w polskiej wersji. Bierzemy Quick Action, czyli szybkie operacje. I tutaj mamy Smooth Skin, czyli wygładzanie skóry. Akurat, jak widzicie, nie został, nie został ten filtr włączony w filtrach neuronowych. Dlatego mamy tutaj taką opcję Download, czyli ściągnij, klikamy. Mamy już wszystko gotowe. Jeżeli zamkniemy, jeszcze przed tym zobaczcie z Neural Filtrów zostało zapożyczone, zapożyczona ta opcja od razu zauważcie, pojawiło się, jeżeli najadę, tutaj przy filtrach, gdzie możemy odnaleźć te filtry. To jest też nowość, jeszcze z wersji 2021, gdzie mamy takie właśnie podpowiedzi, jeżeli chodzi właśnie o użycie różnych funkcji. A dodatkowo tutaj na dole pojawiają nam się tutoriale, które Wystawiło adobe właśnie dotyczące mniej więcej efektów, które będziemy tutaj wykorzystywać z tych naszych filtrów. Revert nie jest odwróceniem, revert jest po prostu cofnięciem wszystkich opcji. Czyli jeżeli to klikniemy, to automatycznie zniweluje nam, skasuje po prostu nasz efekt naszego filtra. O, tak to prosto można powiedzieć. I teraz zobaczcie zdjęcie przed, zdjęcie po. Mamy troszeczkę wygładzony, Wygładzoną tą skórę. I oczywiście, jeżeli chcemy zmienić moc tego wygładzenia, dwa razy klikamy i zostajemy przeniesieni do filtrów neuronowych, gdzie możemy zmniejszyć i zmienić opcję tego oto filtra. Także to już poznaliśmy, skasuję. Tutaj mam na przykład takie dwie osoby i jeżeli przejdę standardowo pomoc pomoc do programu Photoshop Quick Action szybkie akcje i dajmy na to będę chciał rozmyć tło mamy blur background i klikam opcję i ciach mamy jak widzicie stworzoną mamy także z czego skorzystał Czyli select and mask, i od razu zobaczcie, właśnie w menu pojawia się podpowiedź, gdzie możemy to znaleźć, jeżeli byśmy to na piechotę chcieli zrobić. I tak samo Gaussian Blur, gdzie możemy znaleźć, jakbyśmy chcieli to robić. Wszystko ręcznie. I oczywiście, proszę bardzo, mamy dodatkowe jeszcze samouczki dotyczące różnych rzeczy, które wiążą się właśnie z tym rozmyciem tła. Teraz, jak widzicie, mamy tutaj troszeczkę kiepsko to zrobione, więc przejdziemy do maski warstwy i tutaj, jak zauważycie, mamy na czarno zaznaczone postacie, ponieważ chcieliśmy rozmyć tylko tło, czyli postacie są nieruszone, tło jest białe, czyli tło w tej chwili jest zaznaczone jako działające i rozmyte, czyli przechodzimy do menu pędzel, wybieramy kolor czarny. Czyli klikamy na te strzałeczki, przenoszą one nam jeden kolor przez drugi. Jeżeli mamy tu jakieś inne kolory, to trzeba kliknąć na, ten, na te małe kwadraciki. Tutaj automatycznie zrobi nam się tutaj czarny i biały. Czyli mamy czarny, zmieniamy wielkość pędzla poprzez nawiasy kwadratowe i tutaj jeszcze odznaczamy elementy. Roślinki, korzenie właściwie. Od razu można tutaj zaznaczyć, bo bardzo źle wyszła ziemia, gdzie siedzą postacie, bo de facto, skoro one są ostre, to i tutaj też powinno być ten asfalt, na którym siedzą, także ostry. O, powiększamy pędzel. I mamy już można powiedzieć efekt głębi i rozmyty rozmyte jak widzicie tło i troszeczkę lepiej wyglądające zdjęcie w bardzo szybki sposób jak widzicie jedno kliknięcie mamy to załatwione mamy trzecie zdjęcie i na przykład będziemy chcieli zmienić tło na czarno-białe czyli tworzymy kopię przechodzimy do pomocy standardowo quick action i mamy coś takiego jak właśnie tworzenie czarno-białego tła i proszę bardzo mamy już czarno-białe tło oczywiście select select i maskowanie pokazuje się gdzie to możemy znaleźć opcja black and white czyli stworzenie czarno-białego obrazu też jak widzicie pojawia się w menu gdzie możemy to zrobić Oczywiście, pomocne jeszcze samo łuczki, Zamykamy i mamy ładnie wydzielone tło. O, rogi nam zajęło czyli możemy, tak jak przy wcześniejszym, wziąć pędzel, kolor czarny, maska warstwy. Zmniejszamy krycie i możemy sobie ładnie tutaj. Opacity dam 100% żeby się już nie bawić o trochę wyłażę o i popełniłem ten wielki błąd, który, na który zwracałem uwagę przy błędach podczas retuszu postaci. No ale tutaj teraz to nie, nie jest to akurat jakieś ważne. Wyszliśmy poza linię. I proszę mamy przed i po, jeżeli byśmy chcieli taki śmieszny efekt zrobić. Zachęcam zatem do kombinowania i tworzenia własnych tutaj śmiesznych rzeczy. Jeżeli nawet byśmy to skasowali, możemy jeszcze wejść. Jeszcze raz. Quick action. Dajmy na to zrobić sobie. O, winietę. Bardzo łatwo się winietę robi. Zapomniałem pokazać, a to naprawdę tutaj jeżeli o to chodzi jest bardzo szybkie klikamy po prostu i ciach mamy winietę proszę bardzo jak widzieliście wcześniej zrobiło to nam na dodatkowej warstwie jeżeli chodzi o winietę zrobiło to na tej samej dlatego mówiłem żeby tworzyć zawsze kopię, bo niektóre te filtry działają na naszej podstawowej, jeżeli byśmy dali backgrounda, to by stworzyli, stworzyło z niej zwykłą warstwę i na niej by naniosło swoje zmiany. Dlatego nie o to nam chodzi, zawsze należy zrobić kopię i mamy to wszystko z główki. O proszę bardzo. Jaki jaka ładna winieta bez żadnych problemów zrobiona, oczywiście w Camera Raw. Jeżeli klikniemy dwa razy, jak widzicie wcześniej tutaj mieliśmy Jakiejś zmiany teraz nie mamy, ponieważ weszliśmy do efektów, a możemy to zobaczyć poprzez te oko. Tutaj, jak widzicie, zamknę jeszcze sekcję BASIC i wszystkie mamy wyszerzone. Oprócz tego z efektami, czyli rozwijamy. Jak widać, mamy winietę minus 60, i możemy ją sobie dalej zedytować. Skasuję to w tej chwili. Zrobię jeszcze raz kopię i spróbujemy. Zrobić jakiś efekt obrazowy. Dajmy na to może ten o ten efekt węgla drzewnego. I mamy coś takiego. No, szału nie ma. Jak widzicie od razu mamy, gdzie to jest, oczywiście z filtrów efektowych. Możemy zmienić opacity, nic nie daje. No ale taki efekt akurat niedobrane pewnie zdjęcie, jeżeli o to chodzi. Można jeszcze jak tutaj gdzie to było o ciach. Możemy sobie jeszcze tutaj było coś takiego fajnego. Już wchodzimy jeszcze raz do naszych szybkich akcji. I i i o właśnie o to mi chodzi, czyli efektowny filtr do autoportretów. Ciachniemy, zobaczymy co to jest. A nie mam, czyli download. Jak widzicie, tutaj macie ile miejsca zajmuje taki filtr. I wciskamy apply. No i mamy piękny filtr do autoportretów. Jak widzicie tutaj zrobiło tak jak powiedziałem wcześniej. Stworzyło, przełożyło właściwie naszą nasz background na jako warstwę i stworzyło w niej ten filtr, czyli jakbyśmy chcieli Później to wszystko odzyskać, to trzeba niestety, ale cofnąć i jeszcze raz zrobić kopię, i, i, i jeszcze raz ten filtr wykorzystać. Także zachęcam do zabawy tymi filtrami. Na pewno przyspieszą Waszą pracę, jeżeli poznacie ich wady i zalety. Jak dla mnie jest to super rozwiązanie. Napiszcie na dole, czy będziecie używali lub używacie tego typu funkcji, żeby raz kliknąć i wykonało wszystko za was bez kombinowania. Jak widzieliście, na przykład winieta, to jest rewelacyjne rozwiązanie, żeby nie kombinować, nie, nie tworzyć jedno kliknięcie i jest winieta. Dlatego napiszcie, czy stosujecie i jeżeli macie coś ulubionego, właśnie ulubiony, ulubioną akcję, to też napiszcie, może inni się będą na tym wzorowali. Bo skoro już jest coś sprawdzone, to nie ma, nie ma sensu kombinowania i, i tworzenia czegoś innego. Po prostu można skorzystać z doświadczenia innych i, i użyć to na, własnym, na własnych zdjęciach. Zapraszam zatem na Następny tutorial w następny poniedziałek. Dzisiaj się już z Wami żegnam i do zobaczenia. Cześć.